Dzień dobry Państwu. Z ogromną przyjemnością witam Państwa na dzisiejszym seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Dzisiaj będziemy mieli okazję posłuchać wystąpienia magister Weroniki Przecherskiej z Wydziału Socjologii i Analityczki w Digital Economy Lab pod tytułem Jak budować cyfrowe usługi publiczne w obszarze ochrony zdrowia. I magister Przecherska będzie nam o tym opowiadała, wykorzystując swoje badania wykonane w odniesieniu do Estonii. Jak Państwo już być może wiecie, mamy nadzieję, że gościmy Was po raz kolejny i będziemy gościli również na naszych kolejnych seminariach. Seminaria Cyfryzacja pod lupą nauki są prowadzone w ramach Inicjatywy Doskonałości realizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. I wpisują się też w wieloletnią misję DELAB-u, która polega na tym, żeby robić badania naukowe, które są rzetelne, ale które są jednocześnie interesujące dla otoczenia uniwersytetu. Z tego też powodu na dzisiejszym seminarium, na którym będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak cyfryzacja przyczynia się do poprawy tak istotnych aspektów naszego życia, jak zdrowie, jak opieka zdrowotna, mamy ogromne szczęście i zaszczyt gościć dwóch znakomitych panelistów, którzy będą komentować wystąpienie Weroniki. I pozwolicie Państwo, że zacznę, żeby było wszystko bardzo równo, zacznę w kolejności innej niż było to reprezentowane na naszej stronie internetowej i zacznę od przedstawienia naszego gościa, który reprezentuje właśnie ten świat otoczenia uniwersytetu, świat biznesu. Ogromnie miło powitać mi pana Krystiana Bienia, który jest starszym IT biznes partnerem współpracującym z Polfarmą. Pan Krystian Bień ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o realizację projektów IT. Ma znakomite również doświadczenia i znakomite wyczucie, jeżeli chodzi o zastosowania nowych rozwiązań technologicznych, właśnie tych cyfrowych z obszaru digital science w procesach organizacyjnych w branżach pharma i medical. I mam nadzieję, że wniesie właśnie dużo takiego praktycznego aspektu do tych naszych rozważań. Równowagę akademicką będzie zapewniał dr Grzegorz Kula z Wydziału Nauk Ekonomicznych naszego Uniwersytetu, które naukowo zajmuje się z jednej strony kwestią bardzo istotną, również właśnie w wymiarze ochrony zdrowia, jaką jest starzenie się populacji i jego konsekwencje. Zajmuje się również finansami publicznymi, zwłaszcza na poziomie lokalnym. I on z kolei będzie próbował osadzić wystąpienie Weroniki właśnie w takim kontekście wpływu tych rozwiązań cyfryzacyjnych na politykę publiczną i na te rozwiązania, które właśnie mają sprzyjać rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych. Nasze seminarium będzie przebiegało według następującego planu. Teraz przez najbliższe kilkanaście minut Weronika Przecherska będzie prowadziła prezentację. Następnie poprosimy o komentarz do tej prezentacji pana Krystiana Bienia. Nastąpi później dyskusja pomiędzy prelegentką a komentatorem i kolejny komentator, dr Grzegorz Kula, odniesie się do wystąpienia Weroniki i również przeprowadzi z nią dyskusję. Nasze spotkanie zakończy się wymianą pytań pomiędzy publicznością i odpowiedzi, które zapewni nam nasza prelegentka. Liczę bardzo na to, że będzie to gorąca dyskusja i że będziecie Państwo mieli bardzo dużo pytań. Zachęcam do zgłaszania tych pytań w zakładce do Q&A. Możecie Państwo te pytania dodać ewentualnie na czacie, my też je wtedy zbierzemy. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy się do nas dołączyli i oddaję głos Weronice. Dzień dobry. Ja zanim przedstawię się i swoje badania, muszę włączyć prezentację. To jeszcze w międzyczasie poproszę koreferentów również o wyłączenie ekranów. Tak będzie lepiej i będziemy się mogli lepiej skupić na tym, co Weronika będzie nam prezentowała.
Czy teraz już widać moją prezentację? Widać. Super, bardzo dziękuję. Po tym wprowadzeniu technicznym chciałam wprowadzić Państwa do moich badań, do tego, czym zajmuję się od kilkunastu miesięcy. Chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić wstępne wyniki badań dotyczące budowania cyfrowych usług publicznych w sektorze ochrony zdrowia. Badania przeprowadzałam na potrzeby mojej pracy doktorskiej w trzech krajach, w Polsce, Niemczech i Estonii. Dzisiaj przedstawię te wyniki estońskie i ponieważ jestem w trakcie trwania mojej pracy badawczej, mam takie poczucie, wiem, że na wiele pytań udało mi się już odpowiedzieć. Są jednak też takie, które nadal pozostają dla mnie otwarte i mam nadzieję, że tego typu spotkania wzbogacą mój proces badawczy, pozwolą mi doprecyzować moje wyniki i spojrzeć na nie z różnych perspektyw. Jeszcze przed pandemią naukowcy byli zgodni, że państwa w XXI wieku staną przed dwoma kluczowymi wyzwaniami. Tym pierwszym wyzwaniem będzie kondycja środowiska naturalnego, a tym drugim, i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, kondycja zdrowotna społeczeństw. I dziś po ponad roku pandemii państwa muszą coraz pilniej szukać odpowiedzi na wyzwania, na rosnące zapotrzebowanie w obszarze usług zdrowotnych, na nierówności w dostępie do usług, budować programy, które są mniej kosztowne i bardziej powszechnie dostępne oraz przygotowywać się na takie wyzwania, jak choćby prognozowane już kolejne pandemie. Jak to zrobić? Jedną z odpowiedzi na te pytania są nowe technologie. Czyli po pierwsze rozwijanie cyfrowych usług publicznych, a po drugie wykorzystywanie danych gromadzonych dzięki właśnie tym rozwijanym narzędziom publicznym w obszarze ochrony zdrowia. Ja w swojej pracy, tak jak wspomniałam już wcześniej, analizuję trzy kraje, Polskę, Niemcy i Estonię. I jak pokazuje ten wykres, to są wyniki Digital Health Index 2019 przeprowadzone przez Fundację Bertelsmanna. To jest badanie przeprowadzone przez Fundację Bertelsmanna na 17 krajach. Pokazują, że to są kraje o zupełnie zróżnicowanym potencjale. W ramach tego wskaźnika, gdzie analitycy fundacji analizowali kwestie technologiczne, przygotowanie państw do cyfryzacji systemów ochrony zdrowia, wykorzystywanie danych, Estonia zajmuje pierwsze miejsce wśród 17 analizowanych krajów. Niemcy znajdują się na miejscu przedostatnim, czyli 16, natomiast Polska znajduje się na miejscu 17, czyli jest ostatnia wśród analizowanych w tym rankingu krajów. To jest pierwszy ranking, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć. Jest też drugie badanie, które pokazuje różnice pomiędzy analizowanymi przeze mnie krajami. Jest to badanie DESI, czyli Digital Economy and Society Index za rok 2019. To jest ostatni rok, w którym ten wskaźnik był analizowany, kolejne nie są dostępne. I to jest wskaźnik, który pokazuje odsetek obywateli korzystających z usług cyfrowego zdrowia. Tutaj te różnice też są znaczne. W Estonii 49% populacji, 49% społeczeństwa korzysta z usług cyfrowego zdrowia i tym samym Estonia plasuje się na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów analizowanych w ramach tego Digital Economy and Society Index. Polska znajduje się na miejscu 17. W Polsce 14% osób korzysta z usług cyfrowego zdrowia. Niemcy natomiast znajdują się na miejscu 26. Jedynie 7% osób w tym kraju korzysta z usług cyfrowego zdrowia. Więc podsumowując te dwa rankingi, widzimy, że mamy do czynienia w moim badaniu z krajami, które mają zupełnie inny potencjał, jeżeli chodzi o rozwijanie tych usług cyfrowych, ale też zupełnie różna jest, odmienna jest popularność wykorzystywania tych usług cyfrowych w trzech analizowanych przeze mnie krajach.
Jak widać, państwa z różnym powodzeniem korzystają z technologii, z tego potencjału technologii, chociaż przewiduje się, że to właśnie te cyfrowe rozwiązania i gromadzone przy ich pomocy dane mogą poprawić jakość ochrony zdrowia, a w konsekwencji poprawić jakość życia ludzi i długość tego życia. Szacuje się, że to właśnie wykorzystywanie nowych technologii będzie jednym z takich czynników, które pozwoli w perspektywie 2019-2023 Światowej Organizacji Zdrowia osiągnąć trzy kluczowe cele. Pierwszy cel to 1 miliard ludzi więcej na świecie będzie mogło korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. 1 miliard ludzi więcej, kolejny 1 miliard uda uchronić się przed zagrożeniami zdrowotnymi i 1 miliard ludzi więcej będzie się cieszyło dobrym zdrowiem. Rozwiązania takie jak elektroniczna dokumentacja zdrowotna, platformy dla pacjentów, konsultacje online, telemedycyna, blockchain, rozwiązania sztucznej inteligencji mogą znacznie poprawić jakość życia pacjentów, umożliwiając szybszą, mniej kosztowną i niezależną od miejsca pobytu opiekę zdrowotną, a dane gromadzone przy pomocy tych narzędzi mogą pozwolić poprawić jakość świadczonych usług. Przede wszystkim te dane mogą poprawić jakość tych usług dzięki trzem elementom. Dzięki wykorzystaniu danych możemy lepiej prognozować, co będzie potrzebne, jakie będzie zapotrzebowanie społeczne, na jakie usługi. Po drugie, możemy wdrażać na bieżąco, analizować te rozwiązania, które są wdrażane i poprawiać je, usprawniać. A po trzecie, państwa mogą dokonywać ewaluacji świadczonych dotychczas usług i po prostu wykorzystywać dane do oceny efektywności swoich działań. Co muszą zrobić państwa, żeby móc skorzystać z tego cyfrowego potencjału? Ja wyróżniłam i na podstawie swojego badania, i na podstawie literatury takie dwa elementy. Przede wszystkim to jest zbudowanie strategii e-zdrowia. Czyli państwa muszą zbudować długofalową strategię e-zdrowia i zmierzyć się z wyzwaniami nie tylko o charakterze technologicznym, bo te wyzwania w obszarze digitalizacji w ogóle cyfrowych usług publicznych, ale także w obszarze digitalizacji usług e-zdrowia nie mają tylko i wyłącznie technicznego, technologicznego wymiaru, ale muszą się też zmierzyć z wyzwaniami o charakterze organizacyjnym, o charakterze mentalnościowym. Można wyróżnić kilka takich elementów, które są kluczowe dla budowania strategii e-zdrowia. To jest chociażby poprawienie współpracy pomiędzy instytucjami państwa, akademią i biznesem. To jest rezygnacja z silosowości instytucji państwowych, na przykład w kwestii wymiany danych, o czym będziemy jeszcze później rozmawiać. To jest zbudowanie narzędzi, z których obywatele będą chcieli korzystać, zbudowanie w ramach instytucji państwa zespołów, które znają, rozumieją cyfryzację i potrafią wykorzystywać jej potencjał, oraz wreszcie powołanie takiej odrębnej jednostki czy odrębnej instytucji, która będzie się tym tematem zajmować. Czyli pierwsza kwestia, pierwsze zadanie, które mają przed sobą państwa, to jest zbudowanie strategii e-zdrowia, a druga kwestia, drugie zadanie, to jest zbudowanie strategii wykorzystywania danych. I ja tutaj za literaturą, którą gromadziłam w trakcie przygotowywania mojej pracy doktorskiej, wyodrębniłam trzy elementy. Pierwszy element to są kwestie technologiczne, drugi organizacja i procesy i trzeci, i wydaje mi się, że to jest element najważniejszy, to są postawy. Jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, ja tutaj się odnoszę do badań przeprowadzonych przez Ulrike Dietjen i jej zespół badawczy. To były badania poświęcone demencji i ona w kwestiach technologicznych, w obrębie kwestii technologicznych wskazuje chociażby na takie elementy jak wypracowanie standardów przechowywania danych, czy wypracowanie standardów chroniących prywatność jednostki. Jeżeli chodzi o organizację i procesy, to kluczowa jest współpraca pomiędzy interesariuszami systemu, chociażby właśnie instytucjami państwa, biznesem i światem akademickim, zbudowanie przejrzystych ram prawnych, udostępnienie czy wyodrębnienie funduszy na ten cel oraz wypracowanie w ramach zespołów umiejętności pracy z danymi.
oraz wreszcie ten trzeci, ostatni element, o którym mówię, to są postawy, czyli budowanie i promowanie kultury korzystania z danych, czyli tworzenie takich inicjatyw, które umożliwiają dzielenie się danymi i udostępnianie danych, czyli krótko mówiąc, przekonywanie do tego, że dane są ważne i do tego, że mogą znacząco poprawić jakość naszej ochrony zdrowia. Tutaj mówiliśmy o tym, co jest nam potrzebne, czyli podsumowując, budowanie strategii e-zdrowia oraz strategii wykorzystania danych, a teraz chciałabym Państwu pokazać, jak to wygląda w praktyce. Pokażę to na przykładzie wyników badań Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 roku i tutaj znowu robię mały przypis do tego, że to są ostatnie badania w tym kontekście, które zostały przeprowadzone, przynajmniej ostatnie, do których ja miałam dostęp. Zostały one przeprowadzone, opublikowane w 2016 roku na próbie 125 krajów i wśród tych 125 krajów, które przeanalizowano w badaniu, jedynie 58% krajów posiadały strategię zdrowia, natomiast zdecydowanie jeszcze mniej było tych państw, które w ogóle posiadały strategię wykorzystywania danych. Czyli tutaj widzimy na tym wykresie, jak te dwa kluczowe elementy, które zostały przeze mnie wyodrębnione w badaniu, czyli po pierwsze posiadanie strategii zdrowia przez państwa, a po drugie posiadanie wykorzystywania danych, jak dużo państwa muszą jeszcze nadrobić w tym zakresie. To jest pierwszy wynik z tego badania, który chciałabym Państwu pokazać, ale jest też drugi wynik pokazujący, dlaczego państwa mają tak duże trudności z wykorzystywaniem danych. Państwa, które wzięły udział w badaniu, przypomnę, było ich 125, wyróżniły takie kluczowe wyzwania, wskazały na takie kluczowe wyzwania jak łączenie danych. Na ten problem wskazało 72% państw. Kwestie związane z bezpieczeństwem i prywatnością, tutaj mieliśmy, na ten element wskazało 68% analizowanych państw. 61% państw stwierdziło, że dla nich największą trudnością są kwestie związane z dzieleniem się danymi oraz z wypracowaniem wzorców postępowania w zakresie organizacji danych, zajmowania się danymi. Wreszcie 59% analizowanych w tym badaniu państw stwierdziło, że to właśnie umiejętność pracy z danymi jest dla nich największą przeszkodą w budowaniu strategii zajmowania się danymi, wykorzystywania danych i wykorzystywania tych danych w ramach swoich usług e-zdrowia. Ja powiedziałam tutaj o wynikach, które są mało optymistyczne, natomiast tę część badania, to seminarium chciałam poświęcić cyfrowemu liderowi, czyli Estonii. Estonia jest jednym z krajów, przypomnę, które badałam w ramach swojego doktoratu i chciałabym tutaj Państwu przedstawić wstępne wyniki badań. Te wstępne wyniki badań zostały oparte o kilkanaście wywiadów jakościowych, które przeprowadziłam z estońskimi liderami zajmującymi się, liderkami zajmującymi się kwestiami digitalizacji zdrowia, zajmującymi się wykorzystywaniem danych, cyfrowym rządem, ochroną zdrowia, badaniami w zakresie ochrony zdrowia. I jest to 1/3 badania, które przeprowadziłam, łącznie przeprowadzę około 45 wywiadów, które pozwolą mi pokazać różnice, porównać właśnie te trzy kraje i pokazać, co stoi za ich sukcesem oraz też, co warto usprawnić w ich systemach. To były dane wywołane, wywiady, które przeprowadziłam, natomiast żeby ten obraz był pełniejszy i żebym mogła poszerzyć perspektywę badawczą, uzupełniłam także te wywiady o analizę danych zastanych, czyli na przykład dane statystyczne, tudzież dane z wywiadów. To jest na zdjęciu tutaj na prezentacji, widzą Państwo obrazek z Estonii. Estonia jest bardzo pragmatycznym krajem, krajem, który pomimo swojej postkomunistycznej historii, bardzo trudnego geograficznego położenia, niewielkiej populacji, ale także ograniczonych zasobów, konsekwentnie od upadku Związku Radzieckiego realizuje
strategię cyfryzowania swoich usług publicznych, także w obszarze ochrony zdrowia. Estońscy decydenci już w latach 90. zdecydowali, że to właśnie digitalizacja będzie takim towarem eksportowym kraju i szansą dla małej Estonii zarówno w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym. Te rozwiązania w sektorze ochrony zdrowia, w sektorze cyfrowego zdrowia, o których ja Państwu będę dzisiaj opowiadać, były budowane właściwie jako jedne z ostatnich w ramach estońskiej cyfrowej infrastruktury. Zaczęto je budować dopiero na początku XXI wieku, ale procesy digitalizacji Estonia zaczęła już właściwie niemal dekadę wcześniej. To były takie rozwiązania odgórne, jednocześnie jednak ten proces cyfryzacji ochrony zdrowia rozwijał się też oddolnie, ponieważ już w latach 90. w obszarze ochrony zdrowia w Estonii powstawały kolejne inicjatywy, tak jak między innymi wdrażanie systemów informacyjnych w szpitalach czy przez świadczących usługi zdrowotne. Takim kluczem do sukcesu Estonii było też wypracowanie dość szybko w latach 90. formuły współpracy z biznesem, z podmiotami biznesowymi, ponieważ Estonia już w latach 90. zdecydowała tuż po upadku komunizmu, że nie zdecyduje się w kontekście tych procesów cyfryzacyjnych na kupowanie produktów oferowanych im przez firmy zagraniczne, tylko będzie właśnie rząd estoński kupował te produkty od firm estońskich. I tutaj były takie dwa elementy. Po pierwsze, nie kupujemy zagranicznych rozwiązań technologicznych, a po drugie, infrastruktury rządowej właśnie nie będą budowały instytucje rządowe, tylko właśnie będziemy się opierać na sektorze prywatnym, który będzie dostarczał nam tych innowacyjnych rozwiązań. Także w sektorze e-zdrowia. I chociaż w tej estońskiej przestrzeni publicznej ścierają się głosy odnośnie bardziej lub mniej liberalnych rozwiązań, to jednak Estończycy są absolutnie zgodni i to jest poparcie i wśród społeczeństwa, i wśród klasy politycznej, że digitalizacja jest ich towarem eksportowym i chcą, muszą ją rozwijać. To jest pierwsza kwestia. A po drugie, i to też jest bardzo ważne w kontekście mojego badania, w Estonii panuje również konsensus co do kwestii udostępniania danych przez obywateli i wykorzystywania gromadzenia ich przez instytucje państwowe. I Estończycy uważają, są przekonani, że właśnie dzięki wykorzystaniu danych ich państwo lepiej funkcjonuje i nie są temu przeciwni. Jednym z takich kluczowych dowodów na to, i o tym będę też opowiadała jeszcze, gdy będę opisywać te elementy estońskiego systemu, jest fakt, że Estończycy, którzy mają swoje dane, dostęp do swoich danych w portalu pacjenta i mogą je ukryć, czyli zdecydować się, że nie są one dostępne, nie korzystają z tej opcji, to znaczy jedynie mniej niż 1% Estończyków decyduje się ukrywać swoje dane w portalu pacjenta, decyduje się, żeby były one prywatne, ponieważ oni są przekonani po prostu, że wykorzystywanie danych służy ich dobru i dobru publicznemu. To jest taki króciutki wstęp do tego kraju, który badałam, który pozwoli też nakreślić takie kulturowe wątki, tudzież polityczne. Natomiast ja bym się chciała teraz skupić na 5 czynnikach, które zagwarantowały sukces Estonii i które udało mi się wyodrębnić w trakcie właśnie tych wywiadów, które przeprowadziłam podczas mojego badania. I te 5 czynników to po pierwsze skuteczne zarządzanie, po drugie przejrzystość prawna, po trzecie dojrzałość cyfrowej infrastruktury, po czwarte bezpieczeństwo, a po piąte współpraca. Zacznę od skutecznego zarządzania. Znaczy, wdrażając rozwiązania w zakresie cyfrowej ochrony zdrowia, Estończycy bardzo jasno zdefiniowali, jaka instytucja jest za to odpowiedzialna.
I do 2016 roku była za to odpowiedzialna eHealth Foundation, czyli po polsku Fundacja Cyfrowego Zdrowia, która ponad dekadę wcześniej została powołana przez Ministerstwo Spraw Społecznych Estonii właśnie w tym celu. To było do 2016 roku. Później ta fundacja została połączona z Departamentem IT Ministerstwa Spraw Społecznych i w tym momencie takim punktem kontaktowym, takim punktem odniesienia jest ten departament w ramach Ministerstwa Spraw Społecznych, który nosi nazwę TEHIK w skrócie. I co się dzieje w tym TEHIK-u? To znaczy TEHIK ma takie dwa główne zadania stawiane przed sobą. Przede wszystkim jest to utrzymywanie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze zdrowia, ale też pracy i ochrony socjalnej, bo to są te trzy elementy, za które jest odpowiedzialne Ministerstwo Spraw Społecznych w Estonii, a po drugie analityka danych, czyli oni, tak jak to wynika z moich wywiadów, zaczynają wdrażać takie projekty analityczne, które pozwalają im wykorzystać potencjał danych i przykładem takiego rozwiązania analitycznego, które właśnie działa w ramach TEHIK, tudzież jest wykonywane w ramach TEHIK, jest statystyka dotycząca zachorowań na COVID. Jeżeli będą mieli Państwo kiedyś okazję, tudzież dzisiaj po naszym spotkaniu, nawet w jego trakcie, wejść na stronę Ministerstwa Spraw Społecznych Estonii, która jest dostępna w języku angielskim, można tam znaleźć na bieżąco aktualizowaną, wizualizowaną, bardzo szczegółową analitykę dotyczącą zachorowań na COVID. To jest właśnie efekt pracy tej instytucji. Drugi element, o którym chciałabym Państwu dzisiaj powiedzieć, to jest przejrzystość prawna, ponieważ pierwszym krokiem do budowania tych cyfrowych usług publicznych jest zmiana prawa. I Estonia takie podstawy prawne do wdrażania rozwiązań z zakresu cyfrowego zdrowia rozwijała już od początku XXI wieku, zanim w ogóle te rozwiązania w zakresie cyfrowego zdrowia powstały. Przykładowo Estonia już w 2002 roku miała rozwiązania dotyczące kwestii ochrony danych osobowych, więc w momencie, kiedy w 2018 pojawiła się europejska regulacja RODO, dla Estonii nie oznaczało to znaczących zmian. Wraz z wprowadzeniem tych rozwiązań zdrowotnych, wraz z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji zdrowotnej, o której też będę za chwilę mówiła, Estonia znowelizowała lub wprowadziła kilkanaście nowych aktów prawnych, tak żeby uregulować i prawa stojące przed pacjentem, przed tymi, którzy w ochronie zdrowia pracują, uregulować kwestie danych i wszystkie te wątki, które są właśnie związane z cyfrowym zdrowiem. Co było kluczowe albo jakie kluczowe elementy w ramach tej przejrzystości prawa wpłynęły na to, że estońskie rozwiązania funkcjonują tak dobrze? Przede wszystkim zrównano dokumenty cyfrowe z dokumentami papierowymi. Po drugie, dane pacjenta w systemie istnieją domyślnie, to znaczy, tak jak mówiłam już wcześniej, pacjent może zrezygnować z udostępniania swoich danych w systemie, jeżeli czuje, że po prostu nie chce tego. Z tego rozwiązania korzysta bardzo niewielu pacjentów, to jest mniej niż 1%. Przykładowo, o ile dobrze pamiętam swoich wywiadów w 2019 roku, to już w 2018, z takiego rozwiązania skorzystało jedynie 500 Estończyków, czyli Estończycy bardzo chętnie dają te swoje dane i nie chowają ich jedynie dla siebie. Także to jest taki element. Ważny też w ramach tej przejrzystości prawnej była kwestia, która pozwoliła Estończykom sprawdzać, kto ma dostęp do ich danych. To znaczy w portalu pacjenta, do którego mają dostęp Estończycy, oni mają zgromadzone wszystkie dane dotyczące swojego zdrowia, ale otrzymują też informacje, kto ma dostęp do tych danych. I jeżeli stwierdzą, że dostęp do ich danych miała osoba, która nie powinna mieć tego dostępu, czyli na przykład taka, która nie jest ich lekarzem, z którą nie mieli kontaktu, wtedy mogą wystąpić na ścieżkę prawną i uznać to, jest to uznane po prostu za niewłaściwe wykorzystywanie danych.
Kolejny element, o którym chciałam Państwu opowiedzieć, to jest dojrzałość cyfrowej infrastruktury. Ten system estoński, ja starałam sobie w trakcie moich badań i być może mam taką nadzieję, przynajmniej trochę ten element prezentacji wizualnej to przedstawia. Ten system estoński jest zbudowany na zasadzie puzli, to znaczy kolejne elementy są po prostu do niego dobudowywane. I usługi w obszarze e-zdrowia w zasadzie były jednymi z ostatnich, które były budowane w ramach tego projektu Cyfrowa Estonia, w ramach cyfryzowania wszystkich usług publicznych w Estonii. Więc kiedy Estończycy zaczęli cyfryzować usługi e-zdrowia w 2007-2008 roku, oni już mieli kilka lat doświadczeń i zbudowane takie podstawy, które pozwoliły im tylko i wyłącznie się skupić właśnie na tych standardach, na usługach, które chcieliby udostępniać społeczeństwu w ramach cyfrowego zdrowia. Są dwa kluczowe elementy w ramach cyfrowej infrastruktury Estonii, które zostały zbudowane wcześniej, a które pozwoliły właśnie tak szybko wystartować Estończykom z usługami cyfrowego zdrowia. I ten pierwszy element to jest cyfrowy dowód tożsamości, czyli narzędzie służące do weryfikacji tożsamości w sieci, które pozwala na przykład logować się do portalu pacjenta, tudzież służy jako karta ubezpieczenia zdrowotnego, pozwala realizować recepty zdrowotne czy złożyć podpis cyfrowy. I Estończycy mogą potwierdzać swoją tożsamość przy pomocy cyfrowego dowodu tożsamości, mobilnego dowodu tożsamości lub tak zwanego Smart ID. Kolejny element to są narzędzia umożliwiające przesył danych i w Estonii taki przesył danych pomiędzy poszczególnymi podmiotami umożliwia system, który kiedyś się nazywał X-Road, a teraz się nazywa XT. I ten system umożliwia wymianę danych pomiędzy podmiotami. Co to oznacza dla pacjenta? Dla pacjenta, tudzież obywatela, oznacza to, że jeżeli on poda raz swoje dane w systemie, to nie musi podawać ich po raz kolejny. To znaczy instytucje wymieniając pomiędzy sobą informacje, po prostu będą te dane pozyskiwać. Do tego właśnie służy ten system przesyłu danych. Co ciekawe, Estonia w 2018 roku połączyła też swój ekosystem z ekosystemem Finlandii i ten system nazywa się teraz X-Road i służy on właśnie temu samemu celowi. Kolejny element, o którym chciałabym opowiedzieć, to jest bezpieczeństwo, bo oczywiście cyfrowe potwierdzenie tożsamości i X-Road XT, który służy do przesyłu danych, to są takie elementy systemu, które zapewniają jego bezpieczeństwo, ale na tych elementach się nie kończy. To znaczy Estończycy zbudowali system, który jest bardzo bezpieczny, do którego społeczeństwo ma zaufanie i dlatego z niego korzysta. Co wpływa, jakie są elementy, które wpływają na to bezpieczeństwo systemu estońskiego? Ja wyodrębniłam na podstawie swoich wywiadów kilka takich elementów. Pierwszy to jest blockchain, czyli to jest taki gwarantujący integralność system przechowywania informacji, który pozwala na potwierdzenie autentyczności jakichś danych albo uniemożliwia zmianę tych, które już zostały do systemu wpisane. Po drugie, to jest możliwość cyfrowego podpisywania dokumentów przez obywateli, czyli obywatele używają podpisu elektronicznego, a instytucje i firmy używają tak zwanego stempla elektronicznego. System jest też bardzo transparentny, czyli tak jak wspomniałam już wcześniej, Estończycy wchodząc, korzystając ze swojego portalu pacjenta, widzą od razu, kto przyglądał się ich danym. To oczywiście zapobiega jakimkolwiek nadużyciom, na przykład takim, że ktoś wykorzystuje dane dotyczące zdrowia konkretnej osoby przeciwko niej. Także ten system jest bardzo transparentny. W ramach tego systemu dane osobowe są oddzielone od danych medycznych i też jest tam bardzo dużo takich organizacyjnych i technicznych rozwiązań, które minimalizują ryzyko jakichkolwiek nadużyć. Także podsumowując, sukces Estonii to skuteczne zarządzanie, przejrzystość prawna, dojrzałość infrastruktury, bezpieczeństwo oraz współpraca. I te 5 elementów pozwoliło Estonii zbudować kilkanaście rozwiązań w obszarze cyfrowego zdrowia. Ja spoglądam na zegarek i widzę, że troszeczkę goni mnie czas, także
Będę opowiadała bardzo krótko o tych elementach. Estończycy zbudowali estoński system informacji zdrowotnej i ten system funkcjonuje od 2008 roku. Takie jego kluczowe elementy to są właśnie dane gromadzone w repozytoriach danych, to jest bezpieczny przesył danych oraz to są narzędzia, dzięki którym mogą być udostępniane konkretne usługi. Ten estoński system informacji zdrowotnej składa się z kilkunastu różnych usług. Ja wybrałam tutaj takie kluczowe i wśród wybranych przeze mnie usług jest elektroniczna dokumentacja zdrowotna, portal pacjenta, e-recepta, transgraniczna recepta, e-ambulans i system wsparcia w obszarze interakcji leków. I bardzo krótko, ze względu na ograniczenia czasowe, Państwu o tych rozwiązaniach opowiem. Elektroniczna dokumentacja zdrowotna to jeden z pierwszych elementów, który został wprowadzony w 2008 roku. 99% Estończyków posiada taką elektroniczną dokumentację zdrowotną. Tam są zgromadzone wszystkie informacje o pacjencie i dostępne są te informacje pracownikom służby zdrowia, to znaczy osobom, które posiadają takie licencje. Dzięki temu systemowi tej elektronicznej dokumentacji zdrowotnej nie tylko lekarze mają lepszy dostęp, lepszą wiedzę o zdrowiu pacjentów, ale także jest ona wykorzystywana do tego, żeby być takim źródłem krajowych statystyk, pozwolić ocenić, jaka jest kondycja społeczeństwa. Teraz w trakcie COVID-u stwierdzono, że ten system można usprawnić, można jeszcze poprawić i taką kluczową zmianą, która będzie wprowadzana, którą się prognozuje, jest właśnie zmiana w zakresie budowania systemu. Teraz tym punktem wyjścia do budowania tego systemu są dokumenty gromadzące większą ilość danych, natomiast przewiduje się, że właśnie kluczowe dla tej nowej architektury systemu, która będzie powstawała, będą dane. Dzięki temu ich przesył będzie szybszy, będą na bieżąco dostarczane. Drugi element to jest portal pacjenta, czyli to jest taki podobny do naszego internetowego konta pacjenta portal, gdzie Estończycy mają dostęp do wszelkich swoich danych dotyczących ich zdrowia. Tak jak powiedziałam już wcześniej, mogą też zobaczyć, kto przeglądał ich dane, czy przeglądały je osoby, które są do tego upoważnione. I portal pacjenta jest takim kluczowym, taką skrzynką, punktem, z którego korzystają właśnie pacjenci estońscy, jeżeli chcą załatwić jakąkolwiek swoją sprawę związaną ze zdrowiem. Tam się znajdują wszystkie informacje, także w formie zdjęć rentgenowskich. Informacje o receptach, o zwolnieniach lekarskich, czyli te wszystkie informacje, które dotyczą zdrowia pacjenta. Estonia wprowadziła też e-recepty i transgraniczne recepty. 99% recept w Estonii jest wydawane elektronicznie i pacjent realizuje je w aptece, korzystając jedynie tylko i wyłącznie ze swojego cyfrowego dowodu tożsamości. Jednocześnie, ponieważ ten system powiązany jest z systemem Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych, pacjent dostaje też zniżki na te recepty. To rozwiązanie umożliwia Estończykom sprawdzenie, jaki jest poziom realizacji recept. On w tym momencie wynosi w Estonii około 80%, 82%, ale Estończycy nie poprzestali na tym i wprowadzili także możliwość realizacji transgranicznych recept. Takie rozwiązania są w tym momencie wprowadzone w Finlandii, w Chorwacji, i myśli się o tym, żeby wprowadzać je w kolejnych krajach. Jeszcze Portugalia korzysta z tego systemu, czyli Estończycy mogą realizować swoje recepty w tych krajach i właśnie mieszkańcy tych krajów, o których wspomniałam, które wymieniłam, mogą realizować swoje recepty w Estonii. I ostatnie dwa rozwiązania, o których chciałabym powiedzieć, to jest e-ambulans. To jest rozwiązanie, które zostało wprowadzone w 2015 roku i to rozwiązanie ułatwia wymianę danych pomiędzy poszczególnymi podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne. Jeżeli jest konieczność interwencji karetki, to dyspozytor wykorzystuje ten 11-cyfrowy estoński numer identyfikacyjny pacjenta i dzięki temu może mieć już dostęp
do informacji o jego kondycji zdrowotnej, na przykład wszelkiego rodzaju alergiach, chorobach przewlekłych i tak dalej, które pozwolą mu świadczyć lepszą pomoc, a dodatkowo ci, którzy pracują w ambulansie, mogą przekazać te dane do szpitala, do którego kierowany jest pacjent. I ostatnie rozwiązanie to jest system wsparcia w obszarze interakcji leków, czyli tutaj to jest taki system, który wspomaga, pozwala wykrywać interakcje pomiędzy tymi lekami, które są zapisane pacjentowi. System jest ten aktualizowany raz na 4 lata. Tych rozwiązań estońskich jest zdecydowanie więcej. Ja oczywiście ze względu na ograniczenia czasowe o nich nie opowiem. Natomiast jest to system, który jest bardzo rozbudowany i Estonia ma te poszczególne narzędzia, poszczególne rozwiązania i rozpoczyna właśnie, jest na takiej drodze, kiedy rozpoczyna wykorzystywać je do analizy danych. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Tutaj jest jeszcze ostatni slajd z moją kluczową dla badania bibliografią i mam nadzieję na ciekawą dyskusję. Bardzo dziękuję, Weronika. Mnie od razu uruchamiają się takie schematy myślowe dotyczące tego właśnie, jak wolno, pomimo tych naszych oczekiwań, wdrażane są te rozwiązania z zakresu cyfryzacji. Jak widzimy, Estonia już ponad dekadę temu wdrożyła rozwiązania, które w Polsce dopiero w tym momencie wchodzą do użytku albo są testowane. To też odnosząc się do, widzę komentarzy, które pojawiają się na naszym czacie. Dziękuję bardzo za te komentarze. W tym momencie chciałabym zaprosić pierwszego z naszych referentów, komentatorów, pana Krystiana Bienia, do wygłoszenia swojego wystąpienia. Pytanie techniczne. Czy widać prezentację? I czy słychać? Tak, widać prezentację. Dobra. To pozwól, to może tak. Ja w ramach komentarzu pozwoliłem sobie przygotować krótką prezentację, tak żeby pilnować tego czasu, no, którego niewiele mam, a akurat te tematy poruszane no, bardzo mnie ciekawią i to jest kwestia raz, że z jednej strony zainteresowania prywatnego, jak i praktycznego, które łączę, więc mogę dość dużo na ten temat opowiadać, ale konkrety. Odnosząc się do tematu prezentacji, postaram się zebrać przykładową listę zagadnień, na jakie zwraca uwagę obszar komercyjny, adresując swoje działania transformacji cyfrowej zgodnie ze strategią danego państwa, czy też rekomendacji ze strony Unii Europejskiej odnosząc się do sektora ochrony zdrowia. Kolorem niebieskim pozwoliłem sobie oznaczyć te aspekty, które nie są dostatecznie dobrze adresowane lub po prostu traktowane pobieżnie, a mają znaczący wpływ na docelowy efekt działań w sektorze ochrony zdrowia. Oczywiście mamy na uwadze, że paradygmat służby zdrowia dość widocznie zmienia się w ostatnim czasie z modelu takiego reaktywnego na proaktywny. Przez to też w przedstawionym opracowaniu no, mowa jest już na przykład o tej sztucznej inteligencji jako o technologii, która jest kolejnym poziomem rozwoju usług cyfrowych. Część z tych atrybutów wskazanych na tym slajdzie zaznaczona na niebiesko również i widać to też w opracowaniu nie jest dostatecznie jeszcze dotknięta przez sam aparat rządowy, który identyfikuje pewne działania transformacji cyfrowej. Oczywiście tych zagadnień można tutaj wiele wypisać. Pozwoliłem sobie tak na szybko wypisać kilka istotnych, które no dość mocno są uwzględniane, szczególnie w obszarze komercyjnym, a troszkę w tym obszarze państwowym. Na ten moment jeszcze nie, aczkolwiek są już przesłanki ku temu, żeby to widać, co też w opracowaniu pokazuje chociażby tą sztuczną inteligencję, która Estonia już próbuje też adoptować do pewnych swoich rozwiązań.
Z punktu widzenia praktycznego, ludzkie życie można przedstawić jako wektor. Ma początek, kierunek i swój koniec. W trakcie naszego życia nieustannie doświadczymy procesu datyfikacji, o czym wspomina przedstawiony materiał. Czerwone piktogramy sygnalizują różnego rodzaju zagadnienia, które są odstępstwami od normy, czy to jakieś choroby, wypadki i tak dalej. Z analizy wykonanej dla polityki publicznej w sektorze ochrony zdrowia dla Estonii można domniemać, iż odpowiednio wykorzystana technologia może pomóc w unikaniu lub, kiedy to nieuniknione, w mitygowaniu wpływu takiej aberracji na wektor życia. Oczywiście technologia sama w sobie bez danych nie jest dobrym doradcą. Dane w sektorze zdrowia powinny służyć do generowania wiedzy, jaka może być wykorzystywana zarówno w obszarze państwowym, komercyjnym, jak i dydaktycznym. Wartym podkreślenia jest fakt, że nie wszystkie państwa są tak dojrzałe cyfrowo jak Estonia, przez to też, tak jak tutaj była mowa wcześniej, nie wszystkie państwa dostrzegają tą wartość w odpowiednim udostępnianiu tych danych medycznych i przekazaniu obywatelom pewnej części kontroli nad tymi danymi. Tutaj właśnie tak troszkę dla kontrastu na tym slajdzie sygnalizuję jeden z wielu przykładów umiejętnego wykorzystania danych w obszarze służby zdrowia. No, proszę zwrócić uwagę, że już w 2015 powstał szpital, oczywiście nie w Europie, ale w USA, bodajże to są przedmieścia St. Louis, który określa się mianem szpitalu bez łóżek. Dlaczego? Jest to przykład umiejętnego wykorzystania sygnałów, danych i informacji, by działać proaktywnie w stosunku do typowej opieki zdrowotnej. Więc to jest, wydaje się, że już kolejny etap na drogi, na której jest Estonia. Reszta państw Europy podąża. Nie wiem, jak te wyniki badań dla Polski i Niemiec. Z chęcią zgłębię kolejne informacje na ten temat, więc z niecierpliwością czekam na dalsze części. I z informacji, jakie zostały wskazane w opracowaniu, wynikają wprost rekomendacje, które warto by było uwzględniać, które warto by było, żeby były uwzględnione przez kraje, których dojrzałość ta technologiczna jest na nieco niższym poziomie, tak jak nasz kraj. Idąc dalej, ma to oczywiście swoje odzwierciedlenie w sektorze prywatnym. No bo wiadomo, że każda firma, zwłaszcza firma na przykład sektora farmaceutycznego, pewne rozwiązania buduje w oparciu o jakiś baseline. Tym baselinem najłatwiej jest, jeżeli jest państwo, które daje pewne standardy, czyli tą semantykę i syntaktykę już z definicji dla kontekstu, czyli tego obszaru służby zdrowia, który nie jest takim prostym zbiorem danych ze względu na pewne regulacje, czy to prawne, czy to specyficzne typu dla danej dziedziny, które ograniczają i określają pewne wytyczne. Rozważania pozwalają zidentyfikować określony, wydaje mi się, że modus operandi oraz przy pewnym ceteris paribus z powodzeniem mogą być aplikowane do organizmu sektora ochrony zdrowia. Na slajdzie tutaj wybrałem pewną grupę reprezentatywnych, myślę, że bardzo istotnych zagadnień rozważanych w oparciu o temat Estonii, o czym tutaj była mowa wcześniej i część z tych zagadnień, jak nie wszystkie, zostały szczegółowo rozpisane. Ja skupiłbym się tylko nad jednym, na tej transgranicznej e-recepcie, bo ta usługa pokazuje, że w jakiś sposób współpraca nie tylko wewnątrz jednego obszaru, czyli na temat w jednym państwie, powoduje, że ten efekt skorzystania z takiej recepty przez obywatela, który przebywa w danym kraju, jak i pojedzie do innego, który również ma tą możliwość, jest tym większa, im ta dojrzałość technologiczna czy cyfrowa
w całym ekosystemie jest na odpowiednim poziomie. Więc tyle, jeśli chodzi o taki komentarz z mojej strony do tych materiałów i ja jestem pod wrażeniem, jeśli chodzi o rezultaty, ze względu na to, że obszar ochrony zdrowia jest dość specyficznym obszarem i dość niechętnie podejmowanym w dyskursie takim w obszarze dydaktycznym, jeśli chodzi o analizy takie z pogranicza transformacji cyfrowej w kontekście pewnych zmian już w obszarze aparatu rządowego. Bardzo dziękujemy za ten pogłębiony komentarz, który faktycznie osadził nas w takim eksperckim podejściu do tego, co dzieje się w obszarze zdrowia i nowych technologii. I bardzo też dziękujemy za to wsparcie, którego Pan udzielił na końcu naszej prelegentce. Chciałabym teraz przekazać głos doktorowi Grzegorzowi Kuli, który skomentuje wystąpienie Weroniki z perspektywy akademickiej, z perspektywy osoby, która zajmuje się usługami publicznymi i problemami społecznymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie mam prezentacji, ale mam kilka komentarzy, które chciałbym wygłosić. Częściowo się to odnosi, będą się odnosić do kwestii estońskich, do tego, co zostało zaprezentowane, a częściowo będą kwestiami ogólnymi związanymi z budową takiego systemu. Zaczynając od tych kwestii ogólnych, no, nie ulega wątpliwości, że podstawową kwestią jest zaufanie. To znaczy obywatele muszą ufać państwu, któremu powierzają olbrzymią ilość wrażliwych danych. I to przede wszystkim chyba się wiąże z kwestią ochrony prywatności, ale także zapobieganiu temu, żeby te dane zostały wykradzione, użyte w niewłaściwy sposób, no co jest pewnym niebezpieczeństwem, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przykład część systemu jest zarządzana, czy prowadzona, czy organizowana, czy budowana nawet, tak, przez podmioty prywatne. Stąd w literaturze często się pojawia, że niezbędne przy budowie takiego systemu, przy budowie właśnie gospodarki cyfrowej, administracji cyfrowej, niezbędne są transparentność, porządek i niezbędne jest to, żeby obywatele widzieli potrzebę budowy takiego systemu i potrzebę istnienia takiego systemu. Wydaje się akurat tutaj, że w przypadku Estonii nie jest to wielkim problemem. System jest już stały w pewnym sensie, zaczął być budowany wiele lat temu, wiele przynajmniej w porównaniu z tym, co się dzieje u nas. I jest budowany stopniowo rozszerzany. Ludzie się już do niego przyzwyczaili, mają dość duże doświadczenie w funkcjonowaniu w ramach tej instytucji czy tego systemu i widzą, że jest to, nie jest to jakoś nadużywane. Mają tą klauzulę wyjścia z systemu, z której w pewnym sensie nie opłaca się może korzystać, ponieważ tracimy dostęp, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się czuje zagrożony, zawsze może o to poprosić. I na dodatek właśnie widzą też, że to działa, tak, że odnoszą z tego jakieś korzyści, że system staje się prostszy, że zmniejszają się kolejki w ochronie zdrowia i to bardzo zwiększa akceptację tego systemu i gotowość do współpracy ze strony obywateli. No, jest jednak ciągle kwestia transparentności tego systemu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy coraz większą rolę będzie odgrywać sztuczna inteligencja, ponieważ no, trudno nam jest zrozumieć działające algorytmy i często ten algorytm to jest taka czarna skrzynka, do której wpadają nasze różne dane i wychodzi coś, co ma bardzo duży wpływ na nas. Pewne rekomendacje, pewne wskazówki, bardzo nas dotyczące, na przykład na podstawie przekazywanych nam przez nas danych, algorytm może dojść do wniosku, że jesteśmy narażeni na jakąś chorobę, tak, albo coś jest z nami nie tak, albo że nie jesteśmy narażeni na jakąś chorobę. W związku z tym z jednej strony ludzie muszą być przygotowani na zaakceptowanie takiego rozwiązania, z drugiej strony no, jakoś trzeba im wytłumaczyć, jak ten algorytm działa. Muszą
muszą rozumieć potencjalne też zagrożenia. Tutaj mamy tak zwany algorithmic bias, nad nim, jak to jest po polsku niestety, czyli to, że no, algorytm zbudowany jest w określony sposób, wobec tego może w pewnym stopniu wypaczać rzeczywistość, czy prowadzić do jakiejś dyskryminacji, bo tutaj akurat nie jest to przykład estoński, prawda, ale no, algorytm zdecydowanie może wskazywać, że przestępczość jest największa w obszarze, na obszarach zamieszkanych przez, powiedzmy, Stanach Zjednoczonych, przez ludność ciemnoskórą, co może i bywa zgodne z prawdą, tak, ale automatycznie prowadzi do pewnego rodzaju dyskryminacji. Więc właśnie, jak te algorytmy będą odzwierciedlały różnego rodzaju stereotypy, nie wiem, przesądy, błędy myślenia tych, którzy formują, którzy je budują. Jest to trudna sprawa i trudno też wytłumaczyć ludziom, jak to będzie działać. Ale właśnie, jeżeli tego nie wyjaśnimy, to ta obawa dyskryminacji się pojawia i pojawia się też, to tak czy siak się pojawia, problem wykluczenia cyfrowego. I tutaj mamy, to jest zawsze, jak wprowadzamy tego typu, zresztą widzimy to w Polsce podczas COVID, tak, są grupy po prostu, które są poza systemem. I w momencie, kiedy system obejmuje większość społeczeństwa i jest znaczącym ułatwieniem, pomaga w uniknięciu kolejek, przyspiesza wydawanie różnych diagnoz, procedur lekarskich. Osoby, które są poza tym systemem, no są może nie na straconej pozycji, ale jest im o wiele trudniej. Tak? I to mówimy ogólnie rzecz biorąc o ludziach starszych, nisko wykształconych, ubogich, tych, którzy nie mają dostępu do sieci. No to są na przykład w Polsce dzieci, które nie mogą korzystać z edukacji zdalnej, bo w miejscu ich zamieszkania nie ma dostępu do sieci. Mamy takie przykłady. W przypadku Estonii, gdzie olbrzymia część społeczeństwa, 99% korzysta z tego systemu, mamy inną kwestię, mamy kwestię mniejszości rosyjskiej, która no, w znaczącym stopniu nie ma obywatelstwa, a w związku z tym no, jest wykluczona z systemu. Tak? System wspaniale w prezentacji to ładnie było widać, czy w tekście również, że 99% obywateli, no ale co z tymi, którzy mieszkają tam i obywatelami nie są. Ten problem mniejszości rosyjskiej tam jest dość skomplikowany tak czy siak, no to jest jakby dodatkowy wymiar tego. Jakoś rządy muszą z tym wykluczeniem cyfrowym radzić. Nie da się go całkowicie zlikwidować, on zawsze będzie. No ale pytanie właśnie, jak skłonić tych ludzi, żeby korzystali z tego systemu, zachęcić ich do tego. Jeżeli widzą potrzeby, no to oczywiście będą bardziej skłonni, żeby się w to włączyć. Ale co z tymi, którzy właśnie fizycznie nie mogą, tak? Bo na przykład nie mają obywatelstwa, bo nie mają infrastruktury. Czy jakoś jesteśmy w stanie ich namówić? A co robić z tymi, którzy po prostu nie chcą? Którzy skorzystają z tej klauzuli opt-out, na przykład zażądają wycofania swoich danych z systemu albo w ogóle nigdy nie chcieli ich powierzyć, tak? Czy my jesteśmy w stanie ich jakoś zmusić do tego, żeby uczestniczyli w systemie? Bo jeżeli oni nie będą uczestniczyć w systemie, na przykład w przypadku opieki zdrowotnej, może się okazać, że potem koszty ich leczenia są znacząco wyższe niż pozostałych uczestników, tych, którzy uczestniczą w systemie. Bo ci będą mieli szybciej diagnozę, ci będą mieli na podstawie różnego rodzaju symptomów diagnozę na znacznie wcześniejszym etapie. A ci, którzy są poza systemem, których danych tam nie ma, mogą tą diagnozę mieć znacznie opóźnioną. I wtedy koszty są o wiele większe. Ale czy my mamy prawo ich zmuszać? Tego niestety nie wiemy. No, jak mówię, może w Estonii to nie jest jakimś wielkim problemem poza tą mniejszością rosyjską. Przynajmniej ja nie jestem specjalistą, więc ja wiem, że tam są z tym problemy, ale nie wiem, jaka jest skala do końca tego. No ale jak powiedziałem, w Estonii ten system wydaje się taki już dobrze rozpoznany przez społeczeństwo i mądrze zarządzany przez kolejne rządy estońskie, chociaż problemy są, o czym zresztą była mowa w prezentacji i w tekście, który był analizowany. I w pewnym sensie ja muszę przyznać, że jestem trochę pesymistą tutaj. To zresztą się pojawiało w tym tekście, tak? Czy Estonia ma moce przerobowe?
taka ilość danych jest no naprawdę wspaniałym zasobem. Może odpowiednio analizowana i używana może dać wielkie korzyści, tylko często nie jest w stanie to zrobić. Tam się pojawiło pytanie w tekście, czy często nie ma wystarczająco wielu analityków, czy jest wystarczająco wiele osób, które są w stanie ten system budować. Tak? Podjęto świadomą decyzję, moim zdaniem bardzo mądrą, żeby oprzeć się na firmach estońskich, nie wpuszczać do systemu na przykład wielkich gigantów cyfrowych, bo nad nimi rząd nie ma żadnej kontroli, prawda? Rząd, zwłaszcza takiego mojego kraju jak Estonia. No ale z drugiej strony one też mają pewnego rodzaju ograniczone możliwości. I to stanowi pewną, nie wiem czy blokadę, tak, ale na pewno przeszkodę w rozwoju tego systemu. No chyba, że się przeniesiemy jakoś na poziom europejski, co być może jest jakimś rozwiązaniem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. To było wniesienie do tej dyskusji faktycznie wątków bardzo interesujących, nie do końca spodziewanych, więc mam nadzieję, że dzięki temu nasza dyskusja będzie żywa. Weronika, daję teraz Tobie pole na to, żebyś mogła odpowiedzieć na pytania i też wątpliwości wskazane przez obydwu komentatorów. Ja dziękuję bardzo za uwagi i tak jak powiedziałam na wstępie mojej prezentacji, bardzo się cieszę, że w ramach tego seminarium, że to seminarium może wzbogacić moją perspektywę badawczą, moje badanie doktoranckie właśnie z punktu widzenia i biznesu, i akademii. Chciałabym się odnieść do kilku wątków, które zostały tutaj wspomniane. Przede wszystkim, i to jest taka pierwsza kwestia, która wydaje mi się ważna dla naszego spotkania, to jest fakt, że te estońskie usługi publiczne, cyfrowe usługi publiczne, także w ramach e-zdrowia, są budowane niczym puzzle, czyli Estonia, i to też wynika z moich wywiadów, daje sobie czas na to, żeby te usługi budować, na to, żeby dokonywać ich ewaluacji, dokonywać ich poprawy, i to jest taki sposób budowania usług publicznych, które przez te kilkanaście lat sprawił, że Estonia na początku pandemii, być może to było powiedziane trochę na wyrost, ale w wielu artykułach właśnie dotyczących Estonii z początku pandemii przewija się taki wątek, gdzie oni stwierdzają, pod względem cyfrowym byliśmy gotowi na pandemię, to znaczy mieliśmy przygotowane, tak jak mówiłam już, mechanizmy współpracy z biznesem, mieliśmy przygotowane mechanizmy prawne, legislacje, mieliśmy przygotowane te cyfrowe rozwiązania, które pozwoliły nam w tak trudnym czasie, kiedy ponad rok temu rozpoczęła się pandemia, nadbudowywać ten system i dobudowywać do niego takie elementy, które chociażby pozwoliły nam bardzo szybko, czyli Estończykom, oceniać, jaki jest stan, jeżeli chodzi o zarażenia COVID-em, jak ta statystyka wygląda, ponieważ oni po prostu do tego systemu, który był budowany kilkanaście lat, nadbudowali ten kolejny element, czyli element właśnie pozwalający im ocenić, oszacować, obliczyć ilość, te statystyki dotyczące COVID-u. Oczywiście zbudowanie takiego systemu, tak jak słusznie zauważył dr Grzegorz Kula, wymaga ogromnego zaufania ze strony obywateli i to zaufanie jest systematycznie przez Estonię budowane. Po pierwsze, tak jak zaznaczyłam w swojej prezentacji, poprzez budowanie usług, które są bardzo bezpieczne, poprzez budowanie usług, w ramach których Estończycy mają kontrolę nad prywatnością swoich danych, bo wydaje mi się, jak ja zastanawiam się nad danymi zastanymi, które udało mi się zgromadzić w ramach moich przygotowań do doktoratu, to ta dana, która mówi, że mniej niż 1% Estończyków decyduje się ukryć, schować swoje dane dotyczące zdrowia, jest dla mnie kluczowa. To znaczy ona pokazuje, że w Estonii panuje pełne zaufanie do tego systemu i Estończycy wiedzą, i to też wynika z moich wywiadów, oni mieli już takie przekonanie jeszcze nawet przed wprowadzeniem tego systemu, że to przetwarzanie, wykorzystywanie, zarządzanie danymi przez państwo jest wykorzystywane na ich korzyść.
Wynika to z tego, że to oni są właścicielami danych, oni decydują o tym, czy chcą je udostępniać, czy chcą je pokazywać, czy też chcą zachować je tylko dla siebie. I podkreślę jeszcze to, wydaje mi się, że ten 1%, to mniej niż 1% Estończyków, którzy decydują się na ukrycie danych, to jest kluczowy dowód na to, że oni mają zaufanie do systemu. Oczywiście to budowanie cyfrowych usług publicznych i w zakresie e-zdrowia i w jakimkolwiek innym obszarze jest wbudowane i w kontekst polityczny, kontekst społeczny, kontekst kulturowy. I tutaj ten konsensus co do tego, że Estonia powinna rozwijać swoje cyfrowe usługi publiczne i co do tego, że powinna wykorzystywać dane, jest w Estonii powszechny, zarówno wśród klasy politycznej, jak i wśród społeczeństwa, czyli tam jest ta pewna taka ciągłość decyzyjna, jeżeli chodzi o to, o budowanie, o rozbudowywanie systemu cyfryzacji i o inwestowanie w ten obszar działania państwa oraz umiejętności społeczeństwa. Bo ja tutaj chciałam wrócić do tego pytania lub do tego wątku, który poruszył dr Grzegorz Kula, a mianowicie do wykluczenia cyfrowego, to znaczy Estonia inwestuje nie tylko w rozwój usług publicznych, także w zakresie zdrowia, ale także inwestuje w umiejętności Estończyków, inwestuje w programy informacyjne, w komunikowanie, bo to też jest wątek, który przebija się w moich wywiadach i który wydaje mi się być kluczowy, a mianowicie te usługi są budowane po to, żeby obywatele z nich korzystali i budowanie usług w momencie, kiedy obywatele o nich nie wiedzą albo nie wiedzą, jak ich użyć, albo obawiają się korzystania z nich, jest po prostu kontrproduktywne, mija się z celem. Wydaje mi się, że tutaj Estonia, jeżeli chodzi o cyfrowe usługi publiczne, jest liderem wśród krajów Unii Europejskiej, nie tylko jeżeli chodzi o usługi e-zdrowia, ale w ogóle o cyfrową administrację. 93% Estończyków to jest ten odsetek internautów korzystujących z cyfrowej administracji i odsetek osób korzystających w ogóle z internetu w Estonii to jest 88%, a odsetek internautów chociażby korzystających z bankowości internetowej to jest 89%, natomiast osób, które w ogóle w Estonii nie korzystały z internetu, to jest 7%. Oczywiście do tych osób trzeba docierać i te strategie komunikacyjne, czy też taka ofensywa komunikacyjna jest jednym z tych elementów, które Estonia na pewno stara się w swojej strategii wykorzystywać. Także to są działania, które są paralelne. Z jednej strony budujemy cyfrowe usługi publiczne, inwestujemy w technologię, współpracujemy z biznesem, o tej współpracy jeszcze za chwilkę opowiem trochę, ale nie pozostawiamy, znaczy to jest tylko jedna ścieżka naszego działania. Jednocześnie inwestujemy w umiejętności i robimy to od jak najmłodszych lat, staramy się wdrożyć Estończyków w ten system, staramy się ich zapewnić o tym, jak strzec bezpieczeństwa tego systemu także, ponieważ Estończycy są uczeni tego bezpieczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa w sieci, czyli oni budują, inwestują w umiejętności, ale jednocześnie też starają się komunikować, to znaczy to, co jest, wydaje mi się, bardzo charakterystyczne dla moich wywiadów i co oczywiście jest takim moim wnioskiem, który mogę wysnuć już po kilkunastu rozmowach, to, że osoby, które opowiadały mi o estońskim systemie e-zdrowia, one używały bardzo podobnych przykładów. Te narracje były bardzo spójne i moim zdaniem to jest właśnie wniosek, jaki można wysnuć z tego jest taki, że te rozwiązania są bardzo dobrze komunikowane przez estońskie instytucje państwowe i oczywiście ten odsetek osób, do których te rozwiązania nie docierają, które z tego nie korzystają, jest jeszcze spory, ale wydaje mi się, że Estonia i tak na tym polu osiągnęła spore sukcesy i trzeba te sukcesy docenić, chociażby tutaj chciałam jeszcze wrócić do tego pierwszego slajdu, który pokazałam. Jest to kraj, który jest liderem, jeżeli chodzi o cyfrowe usługi e-zdrowia. Doktor Kula jeszcze wspomniał o mniejszości estońskiej, o mniejszości rosyjskiej, przepraszam, w Estonii. Wydaje mi się, że tutaj taką odpowiedzią
którą Estonia przygotowuje, którą wdrożyła w 2014 roku, jest cyfrowe obywatelstwo, które pozwala korzystać z niektórych usług publicznych państwa, nawet jeżeli nie mieszka się w Estonii, nie ma się tego obywatelstwa estońskiego. Więc to być może jest rozwiązanie tego problemu, chociaż jest to wątek, którego przyznam się szczerze, w moim doktoracie nie badałam. Być może uda mi się moje badanie o ten wątek poszerzyć, bo jest on na pewno bardzo interesujący. Ja bym jeszcze chciała, ponieważ mieliśmy przedstawioną perspektywę biznesową, ja bym jeszcze chciała właśnie odnieść się do tej współpracy pomiędzy biznesem w Estonii a estońskimi instytucjami publicznymi. Z moich wywiadów wynika, że ta współpraca miała też taki charakter bardzo pragmatyczny, to znaczy i biznes, i państwo spotkały się gdzieś w połowie drogi. Wydaje mi się, że takim dobrym przykładem, żeby to pokazać, jest chociażby przykład cyfrowego dowodu osobistego. To znaczy w latach 90. w Estonii zaczęto bardzo szybko cyfryzować banki i Estończycy korzystali z tej bankowości internetowej. Widać było, że mieli do niej zaufanie, ponieważ skala kradzieży, czy kradzieży tożsamości, czy środków była po prostu marginalna. I w tym momencie, kiedy w 2002 roku Estonia zdecydowała się wprowadzić cyfrowy dowód osobisty, banki zaczęły po prostu rozpowszechniać jego używanie wśród swoich klientów. Na przykład przy wykonywaniu przelewu powyżej określonej kwoty trzeba było skorzystać właśnie z cyfrowego dowodu osobistego. Oprócz tego sektor bankowy oferował również nieodpłatnie Estończykom czytniki do tych cyfrowych dowodów tożsamości. Więc tutaj biznes, działania ze strony biznesu i działania ze strony państwa wspierały się wzajemnie. Tak jak zaznaczają Estończycy, nie była to nawet jakaś strategia współpracy, nie było to coś, co zostało odgórnie narzucone, tylko to było po prostu wybranie praktycznego rozwiązania. To znaczy państwo znalazło to rozwiązanie cyfrowego dowodu osobistego, wprowadziło je, a banki, sektor bankowy stwierdził, że to jest rozwiązanie, które jest dla nich korzystne, dlatego będą to wspierać. Także to wsparcie, ta współpraca biznesu i administracji, instytucji publicznych nie zawsze jest właśnie tak odgórnie narzucona, tylko czasem po prostu wychodzi w trakcie, znaczy okazuje się, że ona jest bardzo efektywna w trakcie wdrażania tych konkretnych rozwiązań i są to po prostu rozwiązania pragmatyczne. Także wydaje mi się, że udało mi się poruszyć przynajmniej część tych wątków, które zostały tutaj w tych obu prezentacjach, w obu komentarzach wskazane. Ja bardzo dziękuję za te komentarze, bo one pomogą mi też wzbogacić moje badania, które tak jak zaznaczyłam na początku mają jeszcze charakter wstępny. Ja szlifuję tutaj, nie mogę spojrzeć na moją promotorkę, profesor Renatę Włoch, ponieważ widzimy się cyfrowo, ona ma akurat jest niewidoczna na kamerze, natomiast to są takie uwagi, takie komentarze, które pozwolą mi właśnie wzbogacić moją pracę i za to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałabym jeszcze w tym momencie zapytać naszych prelegentów, czy mieliby jakieś dodatkowe pytania albo może prośbę o doprecyzowanie ze strony dr Inska Weroniki Przeherskiej. Tak, tutaj jeszcze Krystian, bo ja zapomniałem jeszcze zadać dwóch dodatkowych pytań, które miałem przygotowane, więc pozwolę sobie w tym momencie, jeżeli można, bo zastanawia mnie jedna kwestia taka, czy Estonia korzystała przy budowie swoich usług cyfrowych z doświadczeń innych państw, może niekoniecznie europejskich, bo jak rozumiem była tam mowa, że była świadoma decyzja nie kupowania usług, ale czy ewentualnie jaką metodę dojścia do takich, a nie innych usług zdecydowało państwo, że weźmie, czyli albo korzystać i odpowiednio zmodyfikować już z gdzieś istniejących, czy też podjęli się wyzwania zbudowania od podstaw w oparciu o jakieś własne przemyślenia, doświadczenia? To jest jedno pytanie.
I drugie, może sugestia i trochę pytanie, bo w tym całym materiale nie zidentyfikowałem takiej kwestii, która jest teraz dość żywo poruszana w obszarze służby zdrowia, a mianowicie ten Internet of Medical Things, czyli te wszelkiego rodzaju urządzenia typu wearability, te zegarki inteligentne, jakieś inne urządzenia, które generują, i tutaj uwaga, nie tylko dane, ale ten poziom dekompozycji schodzi do sygnałów, czyli tutaj mamy tę piramidę mądrości, ona zaczyna się od sygnały, dane, informacje, wiedza, mądrość. I mnie interesuje tylko ten sam początek, czy gdzieś w tych wywiadach, spotkaniach, ewentualnie taki wątek tej kwestii sygnałów był poruszany, bo im lepsza dekompozycja, tym docelowo ten model ekonometryczny będzie miał dokładniejszą próbkę, o tak to powiem, do stawiania pewnych inteligentnych decyzji. Weronika? Już widać mnie? Tak. Ja bym chciała może zacząć od tego drugiego wątku, a mianowicie tych różnych urządzeń, z których można korzystać, wykorzystywać je do pomiaru czynności życiowych. I to jest też wątek, który pojawił się być może jeszcze w ograniczonej formie, ale pojawił się w moim doktoracie i pojawił się w moich badaniach. Ja pamiętam, że kiedy pracowałam nad teorią mojego doktoratu, to w literaturze on bardzo często się pojawia, to znaczy w tej części teoretycznej mojego doktoratu. Natomiast w momencie, kiedy przeszłam do wywiadów i kiedy analizowałam właśnie wątek Estonii, to bardzo jasno w tych wywiadach brzmiało, że ze względu na bardzo precyzyjne regulacje, współpraca takich firm, które oferują tego typu gadżety, czyli oferują tego typu wearable, jest bardzo ograniczona. Czyli to są kwestie prawne, kwestie regulacyjne i właściwie ten wątek tej współpracy jest przez to marginalny. Ja już tego wątku później nie pogłębiałam. Być może jest to wątek, który powinnam pogłębić na kolejnych etapach mojej pracy. Natomiast tam jest bardzo jasny, taki kluczowy wniosek. Potrzebujemy bardzo precyzyjnych regulacji, żeby wykorzystywać te elementy, żeby można było też te elementy wprowadzać do systemu. Jeszcze to jest troszeczkę obok tego pytania, ale pojawił się też wątek właśnie tematów sztucznej inteligencji, czyli takiego elementu, czy takich rozwiązań, które Estonia planuje wdrożyć. Z moich badań wynika, że ona planuje je wdrożyć w ciągu najbliższych kilku lat. Natomiast w tym momencie w Estonii trwa już bardzo zagorzała dyskusja nie tylko o tym, jakie narzędzia do wykorzystywania tej sztucznej inteligencji zaaplikować, to znaczy z jakich narzędzi korzystać, ale też trwa dyskusja o kwestiach etycznych związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. To znaczy tam na przykład pojawiają się już w przestrzeni publicznej wśród decydentów pytania, co się stanie, kto będzie odpowiedzialny w momencie, kiedy sztuczna inteligencja podejmie błędną decyzję. I wydaje mi się, że to jest też ważne, żeby to podkreślić. Ja nie wiem, czy to było intencjonalne, bo to w tych wywiadach nie wybrzmiało i być może ja będę jeszcze pogłębiała ten wątek, ale w ogóle obszar cyfrowego zdrowia był ostatnim z obszarów, które był digitalizowany w Estonii. I wydaje mi się, że tak jest też dlatego, ponieważ to jest obszar, który jest niezmiernie wrażliwy i jeżeli chodzi o dane i jeżeli chodzi o konsekwencje wykorzystywania określonych narzędzi. I tak jest też w Estonii. To znaczy ja w momencie, kiedy czytałam, czy też przeprowadzałam te wywiady, czytałam dużo o Estonii i gdzieś tam próbowałam zrozumieć ten kraj i potem patrzyłam na statystyki, rankingi i
dyskusje o tym, że na przykład kraje, które są zdecydowanie mniej zdigitalizowane, chcą wdrażać sztuczną inteligencję, rozwiązania sztucznej inteligencji, to miałam ochotę właśnie powiedzieć, spójrzcie na ten kraj, który jest tak, ma taki poziom digitalizacji, który ma tyle doświadczenia i to nie zawsze są pozytywne lekcje, bo oni też bardzo dużo się uczyli właśnie na tych rozwiązaniach, które wprowadzali i które czasami nie działały albo które mogliby usprawniać, chociażby tak jak się okazało w przypadku pandemii, ale oni dają sobie w tym momencie, przynajmniej tak wynika z moich rozmów, około kilku lat na to, żeby te rozwiązania w ogóle przedyskutowywać. I tak jak wspomniałam pod kątem narzędzi i tak jak wspomniałam pod kątem kwestii etycznych. To jest jedna kwestia, do której chciałabym się odnieść. Chciałabym się odnieść też właśnie do tego korzystania z doświadczeń. Estonia jest w ogóle krajem, i to też patrzę tutaj na nasz czat i na nasze komentarze, jest krajem, który jest wyjątkowy i ja nie dostrzegłam w moich wywiadach albo nie pojawił się wątek takich wywiadach, żeby oni opierali się na czyichkolwiek doświadczeniach. Znaczy to jest kraj, który jest po pierwsze bardzo mały, w którym mieszka 1,3 miliona mieszkańców, który tak jakby musiał szukać własnej ścieżki. I to, co wybrzmiało w moich wywiadach, to nie właśnie to, że opieramy się na kimś, szukamy jakiejś inspiracji, chociaż te inspiracje na pewno były, bo ważne jest, żeby podczas budowania cyfrowych usług publicznych czy jakichkolwiek rozwiązań cyfrowych sięgać po takie inspiracje. I Estończycy na przykład w ramach polityk publicznych stosują takie rozwiązania, to znaczy szukają tej wiedzy, konfrontują ją. Natomiast Estonia jest po prostu krajem wyjątkowym i wydaje mi się, że też dlatego wyjątkowy jest ten kazus budowania w ogóle cyfrowych usług publicznych. Estonię można raczej porównywać, jeżeli chodzi o liczebność z polskimi miastami, tak? A nie z Polską, która tak jak ktoś komentował tutaj, widzę na czacie, która ma 38 milionów mieszkańców. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście nie można zaimplementować tych rozwiązań jeden do jednego, chociażby z powodów kulturowych, z powodów instytucjonalnych, z powodów politycznych, ale to, czym można się inspirować i czym inne kraje mogą się inspirować, to jest przede wszystkim pewna ciągłość, pewne kontinuum działań, zdecydowanie się na korzystanie z tych usług cyfrowych, podjęcie, zbudowanie jakiejś strategii, bo z tym też jest w krajach, które są zdecydowanie mniej rozwinięte cyfrowo, duży problem, żeby zbudować strategię w obszarze e-zdrowia i wykorzystywania danych. I wydaje mi się, że to jest taki obszar, to e-zdrowie właśnie, gdzie jest to szczególnie trudne właśnie ze względu na wrażliwość tych danych. Natomiast w kontekście tego, co powiedziałam na początku, czyli tych dwóch trendów, które mają ukształtować najbliższe dekady społeczeństw, czyli po pierwsze właśnie kondycji ekologicznej stanu naszego środowiska naturalnego, a po drugie kondycji zdrowotnej, państwa po prostu nie mają wyjścia, to znaczy one muszą iść tą ścieżką i czerpiąc z doświadczeń innych krajów i państw wypracowywać własne rozwiązania. Estonia takie rozwiązanie wypracowywała, była konsekwentna. No i wydaje mi się, że to jest właśnie klucz do sukcesu i klucz do tych wyników, które ona dzisiaj osiąga. Fascynujące jest to, że odpowiadając w tym momencie na pytania prelegentów, odpowiedziałaś też na sporą część pytań, które pojawiły się na naszym Q&A-u, ale zostało jedno pytanie, które mogłoby być taką dobrą klamrą spinającą nasze rozważania i też pokazującą, gdzie są właśnie te dobre praktyki, z których można się uczyć, ale również pod kątem takiego wyciągania lekcji z porażek. Czy są jakieś rozwiązania, które Estonia wprowadziła i które okazały się suboptymalne i na przykład z nich się wycofała albo dalece je zmodyfikowała? O rozwiązaniach, z których się wycofała, nie słyszałam, ale być może to wynika z tego, że jeżeli się wycofali, to nikt już nie chce o nich mówić. Ale to taki żartobliwy komentarz. Natomiast ja wspomniałam o tej elektronicznej dokumentacji zdrowotnej i to jest takie rozwiązanie, które oni, czyli Estończycy, wraz z pandemią zdecydowali się
zmieniać i zdecydowali się przebudowywać jego architekturę. To znaczy, tak jak mówiłam, to rozwiązanie było budowane trochę w takiej formie analogowej, czyli opartej na dokumentach. Teraz oni chcą, żeby to było jak najbardziej oparte na danych, żeby ten przepływ danych był szybszy, żeby te dane mogły szybciej docierać do poszczególnych elementów systemu. Natomiast z tych moich wywiadów wynika, że chociaż nie pojawił się taki wątek rozwiązania, z którego chcieliby się wycofać, ale że oni bardzo szybko na początku się nauczyli, że jeżeli nie będą konsultować rozwiązań, to te rozwiązania mogą się okazać niewystarczające. I jeden z respondentów w moim badaniu powiedział, że ta droga Estonii właśnie do tego momentu, w którym są dzisiaj, do momentu, kiedy na przykład na początku pandemii mogli powiedzieć pod względem cyfrowych rozwiązań typu e-recepty, telemedycyna i tak dalej, jesteśmy gotowi na to, co się w tym momencie wydarza. Powiedziała, że ta droga, która ich do tego prowadziła, była bardzo wyboista, choć nie zawsze te wyboje widać, bo ci z Państwa, którzy czytali sporo o Estonii albo przyglądali się kazusowi tego kraju, mogą zobaczyć, że ten marketing rzeczywiście, jeżeli chodzi o rozwiązania estońskie w obszarze usług publicznych i w obszarze że zdrowie jest bardzo taki skuteczny, spójny i Estonia wie, jak chwalić się swoim sukcesem, co też uważam, że jest wielką zaletą budowanego przez nich systemu. Natomiast dla nich to była wyboista droga i to, czego się nauczyli, to, co było dla nich taką główną nauczką, to, że muszą konsultować. To znaczy, to jest system, który budowany jest dla pacjentów i oni muszą pacjentów pytać o zdanie. To jest system, który jest budowany dla służb medycznych, które jeżeli nie będą wpisywały danych właściwie do systemu, to on po prostu nie będzie funkcjonował, nie będzie tak skuteczny i to jest system, który ma usprawniać działania państwa. Także być może to jest jakaś taka klamra, która może spinać całe dzisiejsze seminarium, że Estonia zbudowała ten system zespół i to jest kluczowy wniosek z mojego badania. Dziękuję, że zechciałaś się z nami podzielić rezultatami swojego badania. Życzymy Ci wszyscy, żebyś dokończyła te badania z sukcesem, szybko, skutecznie i z powodzeniem. Naszym komentatorom bardzo dziękuję za to, że zechcieli się podzielić z nami swoją ekspercką wiedzą i wsparciem. Natomiast Państwu bardzo dziękuję, że zechcieliście się podzielić z nami swoją uwagą. Jak wiadomo, ekonomia uwagi dzisiaj to jest bardzo ważna rzecz, wszyscy jesteśmy zmęczeni ekranami i z tego też powodu bardzo dziękujemy, że zechcieliście nam Państwo towarzyszyć przez te ostatnie półtorej godziny w rozpatrywaniu wątków dotyczących cyfrowej służby zdrowia, cyfryzacji polityki publicznej. Przypominamy o tym, że nasze seminaria odbywają się regularnie. Kolejne seminarium będzie poświęcone problematyce Smart City. Jeszcze kolejne będą poświęcone innym ciekawym wątkom z zakresu transformacji cyfrowej, cyfryzacji społeczeństwa i gospodarki. Będziemy rozmawiać m.in. o automatyzacji pracy umysłowej, będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób cyfryzują się również takie aspekty materialne naszej konsumpcji i naszego funkcjonowania. Więc zapraszamy serdecznie na kolejne seminaria. Dziękujemy za udział w tym seminarium. Życzę Państwu miłego wieczora i życzę też zdrowia w tych trudnych czasach. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.